serdecznie witam, nazywam się Anita Szpiala i prowadzę Państwa dzisiaj tak troszeczkę szybko po tym parku, bo mało czasu jest. Normalnie to półtorej godziny, to tak, żeby wszystko zobaczyć. Niezwykłe jest to, że ten krajobraz w tym miejscu, gdzie teraz stoimy, w ciągu ostatnich 50 lat bardzo, bardzo się zmienił. Bo 50 lat temu, jeszcze w tym miejscu, gdzie teraz stoimy, stały sobie normalne domy, 32 gospodarstwa wiejskie z ogródkami, domy wielorodzinne, takie serbołużyckie, tradycyjne, zagrody czworoboczne, stały właśnie tutaj. Czyli ta wioska Lochter, przez którą Państwo jechali, była troszeczkę większa i ciągnęła się w tą stronę, gdy szła wielka ulica do miasteczka Weißwasser. Ale co się stało, że nie ma tej wioski? Okazało się, że pod ziemią znajduje się węgiel brunatny. Część wioski, nie było też pewne, czy cała, czy część, ale okazało się, że tylko część wioski musi zostać wysiedlona. Domy zostały zburzone. To była końcówka lat 70. Takie czasy się tutaj... Później była tutaj kopalnia węgla brunatnego, kopalnia odkrywkowa, czyli nie było tutaj nic. To był po prostu krajobraz księżycowy, prawda, można powiedzieć. I w tej kopalni pracował sobie taki geolog, dr Hans Ulbricht. Ten geolog był strasznie zachwycony, jak większość geologów, tymi wielkimi kamieniami. To są głazy narzutowe, nie takie normalne kamienie. Nienormalne, bo one rzeczywiście przybyły tu wszystkie ze Skandynawii, czyli pokonały tysiące kilometrów. Przybyły w epoce zlodowacenia, z masami lądolodu, który się z północy rozszerzał i tutaj się właśnie przesunął jakby aż na południe, to wszystko stopniało, kamienie zostały. Te kamienie można je wszędzie zobaczyć, i w Polsce, i na Mazurach, i w Niemczech. Mniej więcej właśnie ta linia tutaj się kończy, dokąd lądolód dotarł, na tej, można powiedzieć, szerokości geograficznej. Te kamienie sobie też leżą na polach, w lasach, ale też w głębi ziemi i leżały też ponad pokładami węgla brunatnego. Wiadomo, że dla górników to nic fajnego, takie kamienie, bo one utrudniają pracę, niszczą maszyny, ale geologowie widzą w tym coś niesamowitego. Zwłaszcza ten fenomen, że te kamienie tyle kilometrów przewędrowały. Więc dr Ulbricht miał ten pomysł, żeby utworzyć z tych kamieni park. No jest też takim hobby, jego hobby to jest właśnie, to są rośliny, to jest botanika, więc pomyślał, że można stworzyć z tego taki park, połączenie kamieni i roślinności. Powstało stowarzyszenie i w ciągu pierwszych 3 lat stworzono tu 10 hektarów parku. Hektarów park się rozrósł. Otwarcie nastąpiło w roku 2003. W tamtym roku świętowaliśmy 20-lecie. Park rozwija się, jest zarządzany przez nasze Stowarzyszenie Pożytku Publicznego. Organizujemy wiele imprez kulturalnych. Prowadzimy edukację ekologiczną, mamy wiele projektów, także wiele aspektów wiąże się z tym parkiem. No ale przede wszystkim jest to przestrzeń piękna dla oka, w której można wypoczywać, spacerować. Także teraz zaczynamy właśnie nasz spacer po parku. Musimy tak rozgadywać, będziemy wracać. Thank you.
Szczecinem, a Gdańskim tutaj za moimi plecami.